Witam wszystkich z tej strony Quadron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Mafia The City of Lost Heaven. Moi drodzy, w poprzednim odcinku jak zwykle się sporo działo, ponieważ mieliśmy do odebrania na wsi dużą, że tak powiem, ilość gorzały, czy też whisky, no i oczywiście musieli wtrącić się w to i policja, i ludzie Morello. Tak więc musieliśmy też znowu ratować Sama z opresji. Na szczęście wszystko się udało i teraz, moi drodzy, naszym zadaniem jest wracać do baru Salieriego. Możesz po drodze odwiedzić Lucasa Bertone. Oczywiście nie omieszkam tego zrobić. Oczywiście wbijamy do Lucasa Bertone. Tak więc palimy roadstera i ciśniemy. Pomalutku. Ja muszę pamiętać, że ja mam tylko 30 HP, więc nie ma co szaleć. I z tego co widzę, warsztat Lucasa Bertone jest na stałe zaznaczony w mapie, więc fajnie. Tak więc, moi drodzy, no w poprzedniej misji naprawdę działo się dużo. Niechcący strzeliłem Pauliemu w plecy, przez co misja się nie udała. No. Gdzie? Powiedz mi gdzie, chłopie. Wymuszasz. I też co tam się dalej działo, no. Zbugowała mi się misja, ponieważ gdy musiałem ostrzeliwać z Thompsona ludzi Morello, no to... Oj, znowu Karol Krawczyk. No to zbugowała mi się misja w ten sposób, że po prostu skrypty się nie wczytały i niestety, no, musiałem też wczytać gierkę, no ale, moi drodzy, przynajmniej dzięki takim rzeczom wydaje mi się, że gameplay jest ciekawszy. I tu, moi drodzy, nie zakładam kagańca mojemu samochodzikowi, ponieważ... No zobaczcie, no mało brakowało, by we mnie wywalił. Ponieważ w nocy wydaje mi się, że po prostu w tej grze jest mniej patroli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, czekajcie, tutaj musimy skręcić. Mało brakowało, bym się zagadał. I teraz chyba tutaj w prawo i zaś później w lewo, dobrze. Tak więc zajedziemy sobie do Lucasa Bertone, zobaczymy co on tam dla nas ciekawego ma. I sobie... ogarniemy, mam nadzieję, kolejny jakiś fajny samochodzik i tu oczywiście standardowo zakręcimy bata. Tak jest. Ładnie sobie tyłem zaparkujemy, przecież to mi to zawodowy kierowca, zawodowy taksówkarz, ale no tak będziemy parkować, to nic nie zrobimy. Ok. Dobra, i uciekamy, bo pada deszcz. I tu z tego co się orientuję, Lucas dziś ma apteczkę. Przynajmniej tak mi się zdaje. Ale najpierw z nim zagadajmy. Siema, Lucas. Ah, Tommy, you come like a gift from heaven. A stoolie just called me and said that the cops want to pick one of my friends up. Hey, we gotta let him know as fast as possible. He lives in a house in Hoboken. Could you go and warn him? Okay, Lucas. Dobrze, moi drodzy. Ostrzeż przyjaciela Lucasa, czyli mamy tutaj misję na czas, więc szybciutko ciśniemy. Dobra. I z tego, co się orientuję, w tej misji też jest jakaś ciekawostka. Dobra, czyli lecimy z powrotem, tutaj skrótami. I jeszcze, moi drodzy, o poprzedniej misji. Tutaj na końcu misji, gdy już dotarliśmy do magazynu z tymi naszymi ciężarówkami z alkoholem, Pauli wspomniał, że nie będziemy mieli chwili wytchnienia, ponieważ to, co teraz po prostu odstawia Morello, oznacza, jednoznacznie oznacza otwartą wojnę, przez co może być naprawdę spory Meksyk. No więc przed nami na pewno jeszcze dużo intensywnej akcji. Dobrze, no z czasem nie jest aż tak źle, tylko żeby tutaj nic nie wywinąć, bo raz, że mam mało HP i mało czasu, więc średnio. Dobra, tu żadnego tramwaju nie ma i tu mamy z górki, to ciśniemy. Ciśniemy. Policja. O, to jest to właśnie, o czym mówiłem. Oni rzadziej występują nocą, ale zawsze występują. Ale spokojnie, czasu mam jeszcze naprawdę opór. I spokojnie. Dobra, wbijamy tutaj do ziomeczka. Tutaj już widzę krzyżyk, to gdzieś tu musi być jego mieszkanie. Ale dlaczego ziomeś mi tu tak zajeżdżasz? Ja na wszystkich muszę trąbić. Dobra, to chyba będzie tu gdzieś. No, jeszcze mamy tam niecałą minutkę, więc spokojnie. To chyba tu. What is it? What do you
want this time of night? Lucas Bertoni sent me. You've got to disappear. The cops will be here any minute. Shit. Thank Lucas for me. And you too, of course. I better go out the back so no one sees me. Goodbye. Good luck. Okej, wracaj do Lucasa Bertone. Jednak, moi drodzy, ja chciałbym tutaj sobie wsiąść za kierownicę normalnie i chwileczkę poczekać. Ponieważ tutaj, moi drodzy, chcę wam pokazać, że tak powiem, kolejną dbałość o szczegóły, jeśli chodzi o twórców Mafii. Mam nadzieję, że to wyjdzie, że nie czekam na darmo. Zaraz tu powinno tak. Chyba to jest ten samochód. Obczajcie. Przyjechali tajnacy. Spójrzcie. Wysiada policja. Wchodzi do mieszkania. Policja obstawia tamte drzwi. Nie wiem, czy to weszli tajnacy, czy detektywi, czy jedno i drugie. Ale moi drodzy, spójrzcie. Jest to kolejny dowód na to, z jaką pieczołowitością i mocną dbałością o detale twórcy Mafii tworzyli tą grę. Ja w sumie naprawdę się nie dziwię, że ta gra powstawała tyle lat, ponieważ no tutaj wszystko jest tak właściwie, no poza małymi tam niektórymi szkopułami, ale tak właściwie wszystko jest dopięte, znowu policja, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tu naprawdę no nie ma się do czego doczepić, zresztą no o legendzie i o, że tak powiem, renomie czy też estymie, jaką cieszy się Mafia, świadczy fakt, iż wyszła jej Definitive Edition, czyli definitywna edycja, tak? I to nie jest jakiś tam prosty, że tak powiem, zabieg dodania kilku bajerów graficznych, tak jak w przypadku GTA Trilogy Definitive Edition, tylko to jest pełne odrestaurowanie gry na zupełnie nowym silniku. I mało tego, ja tam w tą gierkę jeszcze nie grałem, bo mi sprzęt za bardzo nie pozwala, ale z tego, co mówią fora i co mówią gracze, to po prostu jest cud miód malina. Po prostu stara, dobra formuła została zawarta w nowym, że tak powiem, silniku na nowych sprzętach. Tak więc świetnie. Dobra, znowu sobie zaparkujemy tu. Okej. Okay. Lubię tak parkować, tak ładnie, nie powiem, że nie. Ja bym się chciał tutaj rozejrzeć za tą apteczką. Nie wiem, czy ja dobrze ogarniam, czy nie. No gdzieś tu powinna być apteczka. A może na zewnątrz gdzieś jest, a jestem ślepy. Nie, no, tu nigdzie nie ma apteczki. No dam sobie rękę obciąć, że ona gdzieś tu była. A tu z tyłu za warsztatem nie masz tutaj czegoś? No ja tu nigdzie jej nie widzę, ale no gdzieś tu na 100% była, może w innej misji. Dopiero jest dodana. Nieważne, nie przedłużajmy odcinka. Zagadajmy ponownie z Lucasem. So, what? Fine, went well. He thanked you and then quickly disappeared. Oh, thank God. Hey, I have a reward for you, Tommy. Okidoki, ma dla nas jakąś nagrodę. Czyli co? Co to za syrenka? Czy jakiś inny garbusek, Volkswagen czy coś? Hey, this is totally new. It's a little different than his other cars. It's the first line of cars with an aerodynamic form. Yeah, hey, they look pretty sharp to me, but many people don't like them. The main thing is that it purrs like a kitten, yeah. And you can snag one easy. You just stick this wire in here, boom, that's it. One guy who lives in Oakwood has the same model. He parks it in front of the garage next to his house, eh? Great, thanks. Okej, okay, ukradnie samochód w Oakwood. Czy Oakwood? Moi drodzy, no i kolejny taki fajny smaczek. Pierwsze autko, jedno z pierwszych samochodów o aerodynamicznych kształtach. Czujecie to? Też taki fajny smaczek, no bo zauważcie, że wszystkie auta, którymi do tej pory jeździliśmy, były takie no kanciate, takie trochę ukute. A tutaj jednak mamy wprowadzenie innowacji pod tytułem aerodynamiczny kształt. No, nie licząc jednego auta aerodynamicznego, mówię to oczywiście o aucie wyścigowym, w którym się ścigaliśmy, no ale to wiadomo, bolid to nie jest samochód, który sobie tam na legalu śmiga po ulicy, tylko tam gdzieś po torze, nie? Tak więc no,
Ale w sumie no to jest też takie nawiązanie troszeczkę do tej historii motoryzacji. No przecież dawniejsze auta, no właśnie w latach 30. no nie wyglądały to jak teraz, tak? Jeżeli ktoś miał, nie wiem, 75 koni mocy przy aucie, które pewnie ważyło tam ze 2 tony, to było wow, co ty tam masz pod maską, nie? Jakiś potwór. Tak więc no, wszystko poszło do przodu, no ale o czym my tu mówimy, jak teraz w silnikach, w benzynowcach, nie wiem, 1.0 mamy tam na przykład 105 koni, nie? To już tam jest, w tym silniku są jakieś 3 czy 4 turbiny. Tylko że taki silnik ma żywotności około 100-150 tysięcy kilometrów. A kiedyś jak był, nie wiem, jakiś 3-litrowy starego typu Mercedes, pamiętam, znajomy mojego taty miał Mercedesa, nie wiem, który to był rocznik tego mesia, mógł być to rocznik 90, był to diesel 3-litrowy, to miał nakulane 650 tysięcy przebiegu. Czujecie to? 650 tysięcy przebiegu. Który nowoczesny, który nowy samochód wytrzyma 650 tysięcy? To w ogóle jakieś rondo. Dobrze. Tak więc no, czy motoryzacja poszła w dobrą stronę? W niektórych aspektach tak, w niektórych aspektach nie. Według mnie, no jak ze wszystkim. Są plusy i minusy, dobrze. Ja tu się rozgadałem o tym, jak było, o jakichś tam zamierzchłych czasach, a ja tutaj sobie pozwolę gwiznąć tą furkę. Czy tu chyba? Nie, tu chyba nikt jej nie pilnuje, nie jedzie policja nigdzie. Mam nadzieję, że nie. Tak więc ja tu sobie pogrzebię, że niby sprawdzam, czy jest zamknięte. A nie, jednak było otwarte. Ulver Alistair Fordor, tak, dobrze. I teraz wreszcie możemy wrócić do baru Salieriego. Sam jestem ciekawy, jak ta maszynka się zbiera. Powiem wam, że fajnie mruczy, tak jak powiedział Lucas Bertona, jak kotek. Zobaczymy tu za tym rondem. Tylko muszę uważać, by się nie rozbić, bo ja mam tylko 30 punktów życia. I dałbym sobie rękę obciąć, że gdzieś tam ta apteczka była, no. Moi drodzy, napiszcie mi w komentarzu, czy ja jestem taki ślepy, czy ona się pojawia gdzieś w innej misji. Jakby ktoś mógł mnie tam oświecić, byłbym niewymownie wdzięczny. No i widzicie, no niby taki był, miał być szybki powrót do baru Salieriego, a tu już właściwie prawie pół odcinka, a ja... Ta. Ej, teraz czy ja mam giwerę wyciągniętą na wierzch, czy nie? Na szczęście nie. Dobra, panie krawężnik, wpisz mi mandat, daj mi punkty i tyle. Bo nie mam czasu na dysputy, ja muszę do baru Salieriego jechać. A tak właściwie w sumie jak ten, jak Tommy jest... Dobra, jak Tommy jest z ekipy Salieriego, no to... Nie wiem, powinien powiedzieć, na przykład policjant się go pyta, dla kogo pan pracuje, albo gdzie pan pracuje? A w takim jednym barze, a u kogo? U pana Salieriego. No to policja powinna w tym momencie odsalutować i nas puścić wolno, nie? Dobra, jedziemy. No to się skończyło rumakowanie. Teraz sobie szybciutko jedziemy, żeby nas nie spostrzegli. Ciekawe, gdzie oni będą skręcać. A nie, pojechali prosto. Jak pojechali prosto, to ja mam z głowy. No widzicie, no patroli w nocy jest mniej, ale nadal są. I trzeba mieć takiego pecha jak ja, żeby na nich trafić. Moi drodzy, szczerze powiedziawszy, jestem ciekawy, co tam się będzie działo teraz właśnie u pana Salieriego, ponieważ no... po tych akcjach z Morello, no naprawdę psuje nam krew, właściwie no psuje krew. Jeden drugiemu po prostu, no... robi pod górkę. I nikt nie chce być tym drugim, no każdy chce rządzić, tak? No jak jest dwóch pretendentów, no to jeden będzie musiał po prostu ustąpić. A w naszym interesie jest to, żeby wygrał ten pojedynek. O kurczę, nie, no teraz to mnie aresztować, to ja spadam. Nie, to już nie ma co. Ciekawe, czy ja im ucieknę teraz. Sialalala. Chłopaki, nie uderzajcie we mnie, bo ja mam mało HP, no bądźcie życzliwi, co? Dobra, no, mam nadzieję, że jakoś im ucieknę. Miałem pewnie za dużo na budziku, nie zdążyłem wyhamować i to było na tyle. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że się uda jakoś. Mam nadzieję. Z drogi. No, świetnie. Chyba im nie ucieknę. A mam 22 punkty życia. Chociaż może tam tym skrótem? Byleby się teraz nie napatoczyć na drugi patrol. Aha, czyli jestem poszukiwany. No to super.
Tam jest gdzieś druga, widzę. Drugi radiowóz. No trudno, czy ja mam w ogóle coś w... Ja w ogóle nie mam, o kurczę, ja muszę z nimi uciekać, ja nic nie mam w tym. Ja nie mam żadnej giwery. No to uciekamy, no trudno. Może się uda uciec. Teraz trzeba będzie ich kiwać. Gdzie ja bym mógł ich teraz tak wykiwać ładnie? Może tu koło tramwaju coś? O właśnie. Gdzieś tu skrótami, no muszę manewrować. Tutaj sobie zjedziemy, ale nie odpuszczają. Dobra, może tu się gdzieś skryje. Oj, to będzie długi powrót do domu. I dlaczego poziom poszukiwania mnie schodzi? Czy ja tak dużo wymagam? W sumie teraz mógłbym się schronić w barze Salieriego, tylko żeby na policję teraz nie trafić. I z tego co się orientuję, chyba jako poszukiwany nie mogę skończyć misji. Musi mi zejść ten poziom poszukiwanego, właśnie tak jak teraz. Nie powiem, że nie, ten drift był ładny. I szybko, jak najszybciej do baru Salieriego. Szybko, żeby żaden krawężnik się po drodze nie trafił. Dobra, uciekamy. No, tutaj nas już chyba nie złapią. Okej. Tu sobie znowu zaparkujemy pod daszkiem, żeby nie mokło autko. Przepraszam, moi drodzy, naprawdę nie chciałem, żeby to tak wyszło, no ale no stało się. Nie wiem, czy jako poszukiwany mogę skończyć misję? Mogę. Super, jak mogę, to spoko. To niepotrzebnie się martwiłem. Do garażu dodano nowe samochody. Bolt V8 Roadster niebieski i Ulver Aristerm. Tak? Aristerm, dobra, nieważne. Aristerm Fordor żółty. Dobra, super, nie przedłużamy, lecimy dalej. Yesterday was the worst disaster we've had. We lost 8 men, the whole shipment. And Sam can't even stand up. This is a war, and we're in a hell of a fix. He's already got the prosecutor on his side. And he's digging up a load of dirt on us. He's also pretty close to the counselor whose boy you knocked off, Tommy. So he's got the cops after us. They ain't got nothing on us. That's where you're wrong. Yesterday, Frank handed over all our account books. The prosecutor is having a field day. Damn it. Frank wouldn't be out for blood. But he doesn't seem to mind too much if I go to jail for life. Those account books will give the prosecutor a truckload of evidence for the case against us. But without Frank, it'll be for nothing. We've got to liquidate Frank. You mean hit him? You trying to tell me I've got to knock Frank off? More than 20 years I've known Frank. All I got with him. But Frank broke the omerta. I don't know why, but he must have his reasons. And we've got our own reasons to rub him out and get those books back. Otherwise, we'll do time. And plenty of it. Whatever you want, boss. If there ain't no other way... There isn't. I figure today's our last chance to do something before they move Frank out of our reach. What do you want me to do? First, find these men and find out where they've got Frank. They're good stoolies. They have connections with the cops and in the courthouse. One of them is sure to know. You already know Big Biff's from Chinatown and little Tony's always loafing on the island near the museum. Then track down Frank. Whatever you do, don't kill him till he tells you where those books are. Capisce? Got it. Frank's going to have protection. You'll have to knock them off first. Once you know where the books are, kill him. Okay, boss. Whatever you want. Good luck, Tommy. Get a gun from Vincenzo and a car off Ralphie. And remember, if you don't do this right, we're done for. God damn it. What have you done, Frank? You were a brother to me.
Znajdź Franka i odbierz księgi rachunkowe, a potem go zabij. Moi drodzy, narobiło się straszliwie źle. Mało tego, że mamy problemy z Morello, mało tego, że sam jest poturbowany, straciliśmy cały ładunek, to jeszcze Frank przekazał policji czy też prokuraturze nasze, że tak powiem, no księgi, czy też dowody, które obciążają Dona Salieri. Czy Don nam coś powie? Okej, czyli Don nam nie powie nic. Tak więc, moi drodzy, no sytuacja jest strasznie kiepska. Luigi coś powie? Sorry, Tom, but I'm really busy right now. Okej, wszyscy są zajęci. Pozamykamy drzwi, kultura tego wymaga. Dobrze, najpierw weźmiemy auto od Ralphiego. No, powiem wam, że sytuacja jest naprawdę kiepska. Tu jest Ralphie, coś tam grzebie. No, ludzie, co tam grzebiesz? What do you got for me today, Ralphie? Hey, Tommy, I got a new car. Just a bit better than that, V8. Has 80 horsepower. Pretty good little machine. Okej, okay, tutaj widzę kocyczek, wszystko. Kulturka. Fajna bryka. Nie powiem, że nie. They changed the locks a bit, but it ain't no problem when you're in the business. That's it. Thanks, Ralphie. Ok, moi drodzy, autko mamy, jeszcze podlecimy sobie na szybciutko do Vincenzo. No, moi drodzy, naprawdę kiepska sytuacja, przecież Frank nam pomagał, wyciągnął nas, że tak powiem, z, no może nie tyle z alkoholizmu, ale po prostu nam wskazał drogę lub też ścieżkę i no musimy go kropnąć, no sytuacja naprawdę kiepska. Well, Vince, I guess you know why I'm here. Right. What can you do? Frank knew what would happen. What do you got for me? A Colt 1911 should be enough, but here's a sawed-off as well. In Sicily, they call it a lupara. When they find someone shot by one of these babies, everyone knows the deal. Unfortunately, this is the perfect situation to use it. It's got a short range, but it covers a lot of real estate. You can't miss. I never thought that I'd meet with Sicilian tradition like this. Okej, moi drodzy, no wiadomo, mafia sycylijska. Wszyscy wiemy, o co chodzi, czyli bierzemy obrzyna na Sycylii zwanego Luparą. Wiemy, że nie można spudłować, wiemy, że ma duży rozrzut. Poprzedniej misji, właściwie w jednej z poprzedniej misji mieliśmy okazję go używać. Ale tak jak to mi wspomniał, no nie myślałem, że będziemy mieli tutaj wykład z historii używania lupary w przypadku perspektywy zdmuchnięcia Franka. Naprawdę kiepska sprawa. Ale póki co musimy się najpierw dowiedzieć, gdzie Schubert Extra Six Folder, ok. Musimy się najpierw dowiedzieć, gdzie on przebywa. W tym celu musimy się dostać do informatorów. Fajna maszyna. Dobra, lecimy. Znajdź Franka i odbierz księgi rachunkowe, a później go zabij. Dobrze, gdzie mam się najpierw udać? Czemu ja kliknąłem nie ten klawisz? Najpierw tam, nie wiem, pewnie będziemy musieli lecieć do tego ziomeczka w Chinatown. Moi drodzy, nie wiem, co kierowało Frankiem, aby obciążać Dona Salieri, bo jak sam Don Salieri wspomniał, oni znają się od ponad 20 lat. Na samym końcu cutscenki też mówił do diabła: Frank, dlaczego to zrobiłeś? Podejrzewam, że właśnie sam Don Salieri nawet nie wie, jakimi pobudkami kierował się Frank. No widzicie, tutaj sobie jadę spokojnie, bo znowu policja, nie? Żeby nie było tak jak przedtem, żeby nie musiał krążyć dwóch odcinków, żeby policję zgubić. No, czyli lecimy do tego ziomeczka, chyba Billa? On się chyba Bill nazywa, w Chinatown. Okej, okay, no gdzie? No. Dobra, to lecimy. Czy ja pod górkę podjadę?
No, tak średnio. Myślałem, że ma większą moc. Ta maszyna. Dobra, i uciekamy sobie tu. Powiem wam, że lubię wystrój tutaj w Chinatown, w Mafii. Naprawdę fajnie. Dobra, czyli zajeżdżamy sobie znowu tam na rynek. On gdzieś tu powinien być. A, tam sobie stoi. To niepotrzebnie tak, żebym tu nawywijał. No, ludzie z drogi. Tu sobie ładnie zaparkujemy. Czekajcie, żeby to miało ręce i nogi, żebym tutaj nic nie nawywijał znowu. No nie, no nie mogę się tutaj oprzeć wrażeniu, że jest bardzo tutaj podobnie w Chinatown jak w GTA 3. Siemano, byku. Okej, czyli to nie ten, czyli musimy tutaj zalecieć się, musimy po prostu cisnąć do małego Tonego, on podobno się lepiej zna z policją. Fajna muzyczka to w ogóle gra. A, moi drodzy, propos muzyki, bo ja w tym momencie jak nagrywam ten odcinek, to wrzuciłem pierwsze tam 3-4 odcinki na kanał. I oczywiście YouTube doczepił się o prawa autorskie, ale to już jest troszeczkę inaczej niż kiedyś było. Ponieważ chyba się skapnęli, że oni z tego... Pomału. No, prawie wyhamowałem. Oni się chyba skapnęli, że z tego mogą mieć pieniążki, czyli oni nie blokują tych filmów, które naruszają prawa autorskie, tylko po prostu blokują reklamy i zarabia na przykład na tych filmach właściciel muzyki, czy też tam czegoś innego. Tak więc to jest fajne. I te powiadomienia z tego, co mówi mi YouTube, nie mają wpływu na kanał, czyli żadnego strajka na kanale nie dostanę. Tak więc to mnie cieszy. Bo w sumie, no moi drodzy, no Mafia bez muzyki to jest takie troszeczkę, no wiecie, no... średnio, nie? Taka dama bez łasiczki, jakby nie patrzeć. Czyli muzyka też jest częścią fenomenalnego klimatu tej gry, no niech mi nikt nie mówi. I na szczęście mam wersję pudełkową, nie żadną steamową, wykastrowaną z niektórych utworów muzycznych, bo naprawdę byłoby kiepsko. No... Oj, no... Kobieto... Kobieta za kółkiem, no masakra. Tak więc no cieszy mnie to. W ogóle ja tego nie rozumiem. Kiedy na przykład kupuję grę z zawartością taką, jaka była, no to powinna być ta zawartość bez przerwy zawarta, nie? A nie, że jest coś ucinane, bo kończy się licencja na dany utwór i jest lipa. Trochę to dla mnie bez sensu. Dobrze, teraz lecimy do końca, do małego Tonego. Może on nam więcej coś powie. Mam nadzieję. Dobrze, na czerwonych sobie przejedziemy, zaryzykujemy. Tam widzę, że stoi policja, ale oni chyba się teraz, zanim tutaj do tych świateł dojadę, się chyba nie kapną. No to ze spokojem. Okej, tu musimy zjechać. Tak jak ten ziomość, tylko my tutaj może bardziej trawnikiem. Może być. I tu. Tu gdzieś mały Tony powinien być. Tam chyba stoi, dobra, to my sobie tutaj zajedziemy. Okej, coś ciężko to auto pod krawężniki podbija, nie wiem dlaczego. W ogóle Tony sobie stoi, papierosa pali. On dlatego nie urósł. Tam jest piesek, ale nie, on jest chyba nieagresywny. Cześć piesku. Uciekł sobie, dobrze, nieagresywny, to spoko. Yeah, where they got Frank exactly, but I do know there's a scumbag that's been putting stuff, something about Frank and the cops the other day. They call him Idiot Joe because he's a complete idiot. He hangs out on a lot under the bridge, or you'll know him. He's completely bald. Great, Tony. I owe you one. Okej, czyli mały Tony nas skierował do kogo? No teraz tutaj nie mamy. Do Joe Idioty, tak? I gościu jest kompletnym debilem i jest łysy jak kolano. Dobrze, daleko musimy jechać? Mam nadzieję, że nie zbyt daleko. Nie no, tutaj jakoś śmigniemy, mi się wydaje. Mam nadzieję, że się obejdzie bez patroli policyjnych i bez tego całego rozgardiaszu. Może sobie trochę przyspieszę, zaryzykujemy, co? Mam nadzieję, że jakoś się uda czmychnąć bez
interwencji policji. Matko, jedyne jak ja uwielbiam muzyczkę w tej grze. To jest po prostu też budulec klimatu. Dobrze, moi drodzy, no tutaj ciężko się dowiedzieć, widzę, gdzie ukryli Franka. No wiadomo, że to nie jest jakiś pierwszy lepszy łepek. Pewnie policja doskonale wie, że będzie poszukiwany i stara się go ukryć. A, to jest niedaleko Lucasa Bertone. I stara się go ukryć jak najdokładniej. Tak więc dobrze, no dobrze, zobaczymy co będzie. Czyli tu musimy wjechać pod most. I tyle. Dobra. To sobie pociśniemy jak bogaci. Mam nadzieję, że policji nigdzie nie będzie, że mi nie wyskoczą. Bo jak zaś pojadę za szybko, to będzie Meksyk. Z drogi chłopaki. Okej, okay, to jest po tej stronie, tak? To ja tu muszę chyba zjechać. I wjechać pod most chyba z tego, co się orientuję. Dobra, 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 dobra. Uwaga, przepraszam. Spokojnie, dziewuszki. Ja tu nie mam nic złego na myśli. Okej, jesteśmy na miejscu. To jest w ogóle jakaś ekipa cwaniaków. Okej, dobrze. Moi drodzy, tu sobie zahamujemy. Moi drodzy, tutaj z tego co widzę, czas odcinka mi się pomału kończy. Niestety, no troszeczkę mi tutaj zamuliło ten za długi pościg policyjny, tam gdy wracałem od Lucasa, więc pozwólcie, że poszukiwania Franka sobie ogarniemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Przepraszam, że jeżeli był jakiś tam zamulający, bo akcji było zdecydowanie mniej niż w poprzednim, no ale czasami tak się dzieje, tak więc co tam się dzieje z Frankiem, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mafia The City of Lost Heaven. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!